Witam w kolejnym odcinku z serii o Ursusie C330. W tym wideo przedstawię montaż numeru 26, którego zawartość jest następująca. Górna część zbiornika paliwa, korek, złącza oraz przewody. Przechodzimy do składania. Oto złożone elementy numeru 26. W tym wydaniu pracowaliśmy nad montażem górnej części zbiornika paliwa, uzbrajając go w korek i zabezpieczając wkrętem DP. W kolejnych krokach, po zmontowaniu w całość złącz i przewodów, całość zamontowana została na swoim miejscu na wcisk w tylnej ściance górnego zbiornika paliwa, co było efektem złożonych elementów widocznych na ekranie. W kolejnym numerze, to jest 27, zawarte będą następujące elementy. Ściana zbiornika paliwa, regulator prądnicy, skrzynka bezpieczników.
Dzięki za uwagę oraz dotrwanie do tego momentu. Zachęcam do pozostawienia komentarza, łapki, a także subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!